Drugi list Jana, 9 werset. Kto się za daleko zapędza? I to jest jednorozdziałowa księga. Drugi list Jana. I tam pierwszy rozdział, jeśli mamy numerować. 9 werset. Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma i ojca, i syna. Czyli jest taka wskazówka. Po pierwsze, kto szybko kroczy naprzód, może się potknąć, mówią przypowieści. Tak samo z niektórych myśli ze Słowa Bożego nie należy zbyt daleko idących wniosków wyciągać, ale nie na zasadzie takiej, że ograniczamy Słowo, bo jeżeli Słowo Boże mówi, że coś jest uniwersalne, to jest uniwersalne, tylko na zasadzie takiej, żeby trzymać się nauki Chrystusowej, czyli to centrum jest kluczowe. Tym centrum jest Chrystus i to, czego On nauczał, to, czego uczył Chrystus i Jego apostołowie. I dlatego tutaj jest, kto trwa w tej nauce, kto trwa w niej, ten ma i ojca, i syna. I to jest pierwszy werset. Te takie porady, które tutaj padały, no mają historyczne niestety brzemię, bo możemy powyrywać z kontekstu niektóre fragmenty i sklecić w jedną naukę. Kain zabił Abla. Idź i czyń podobnie. Co masz czynić? Czyń prędko. Każdy od razu widzi fałsz tego zestawienia, prawda? Ale niektóre właśnie te takie za daleko zapędzające się doktryny takie coś powodują. Albo wspomniani tu świadkowie Jehowy mieli kiedyś takie proroctwo oparte na pokoleniach, że jedno nie przeminie to pokolenie, zanim to się stanie. Tylko że pokolenie jest użyte w tamtym miejscu w znaczeniu rodziny. Czyli, że Żydzi nie zginą z ziemi, dopóki te wydarzenia dotyczące prześladowania Żydów się spełnią. I to jest w związku z tym, co jest w Starym Testamencie, że niebo i ziemia nie przeminą, a Bóg dalej będzie wierny swojemu narodowi izraelskiemu. Albo 7 razy, 7 times po angielsku, znaczy albo 7 razy, albo 7 czasów. I ten akurat zwodziciel, który użył tego, nie znał języków oryginalnych i sobie wziął 7 times, 7 razy albo 7 czasów, bo to jest to samo słowo 7 times, znaczy 7 czasów albo 7 razy. I tam akurat chodziło o to, że coś 7 razy, a on z tego wymyślił 7 czasów i wyliczył datę powrotu Chrystusa. I drugie takie miejsce to jest 2 Tymoteusza 2,18. 2 Tymoteusza 2,18. Tutaj mamy, apostoł Paweł rzadko korzystał z narzędzia karności i mamy tylko w zasadzie 2 wykluczenia ze zboru, ze społeczności świętych. Jedno to, gdy człowiek żył z żoną ojca swego, 1 Koryntian 5 rozdział, a drugi właśnie, 2 Tymoteusza 2,18 pokazuje 2 nieszczęśników. I tutaj jest, a nauka ich szerzyć się będzie jak zgorzel. Do nich należy Hymneusz i Filetos, którzy z drogi prawdy zboczyli, powiadając, że zmartwychwstanie już się dokonało, przez co podważają wiarę niektórych. Z Rzymian mamy, że przywrócenie Izraela będzie powstaniem zmartwych. To jest taka myśl właśnie. I ci nauczyciele zostali przez Pawła tutaj napiętnowani, nazwani, że z drogi prawdy zboczyli, czyli za daleko się zapędzali w swoich twierdzeniach. I teraz ten pogląd Filetosa i Hymneusza mamy w zasadzie w każdym wyznaniu chrześcijańskim jako punkt doktryny. Rzymski katolicyzm twierdzi, że teraz jesteśmy
już po milenium. Postmilenializm to jest właśnie ten pogląd, który ci dwaj głosili. I te wszystkie sakramenty, cała ta teologia rzymskokatolicka jest oparta na błędzie Hymneusza i Filetosa. Ale też protestanckie, reformowane od nich wzięły wiele myśli, bo to też pochodzi od Augustyna. 2 Koryntian 4,6 jest tym trzecim miejscem. 1 Koryntian 4,6. I tutaj wielki apostoł Paweł pokazuje taką ważną wskazówkę, bardzo ważną, w spójności z Janem. A ja odniosłem to do siebie samego i do Apollosa przez wzgląd na was, bracia, abyście na nas się nauczyli nie rozumieć więcej ponad to, co napisano. Żeby nikt z was nie wynosił się nad drugiego, stając po stronie jednego nauczyciela przeciwko drugiemu. Jeżeli wychodzimy poza pismo, to wtedy my, ludzie, stajemy się autorytetem. I to my, jako ten człowiek, stajemy się taką odrębną gwiazdą świecącą, wskazującą kierunek. To jest właśnie według tego wersetu potępione, bo jest pokazane, że mamy nie rozumieć więcej niż pismo mówi. Wtedy jest to ochrona przed powstawaniem takich właśnie różnych herezji, tak? No bo wtedy jeden się wynosi nad drugiego, jak wystaje ponad pismo. No bo opiera się to na jego własnym pomyśle, a nie na tym, co Biblia objawiła. A Biblia objawia wszystko, co jest nam potrzebne na tym tutaj świecie. Jeszcze taka uwaga odnośnie uczonych w piśmie. Rozmawialiśmy akurat z jednym bratem w przerwie o tym. To jest ciekawa postać, bo jak pamiętamy, jak była wystawa Biblii, to Stefan Dricke opowiadał o nich, że to byli ludzie w zasadzie, których można by powiedzieć, że to były maszyny do pisania. Czyli oni starali się kropka w kropkę przerysować tekst hebrajski, żeby on się zgadzał. I wręcz wadą było rozumieć, o co chodzi w nim, bo wtedy było ryzyko, że jak człowiek zrozumie, co przepisuje, to że zastąpi na przykład synonim na synonim. Więc się to robiło tak, że szło się litera za literą, kropka za kropką i dwaj sprawdzali jeden drugiego, czy to się obrazek. I teraz wręcz tutaj sztuką było to, żeby przypadkiem nie przywiązać serca do tego, co się przepisało. Jak bardzo powierzchowne było to, że ci ludzie teraz, jeżeli to taka sytuacja ma miejsce, że człowiek przepisuje i tylko precyzyjnie patrzy, wyobraźmy sobie, że Brytyjkę ktoś przepisuje i przepisuje, to wyjdzie na jaw, to nie, to on najpierw przepisuje ty, potem o i sprawdzają, czy to o wygląda jak należy. Potem jest przerwa, potem wy, potem y, jest koniec dnia. Następnego dnia zaczynają od j, dy, z i tak dalej. Co ten człowiek rozumie z tekstu? No nic. I w jego przypadku wręcz obciążeniem w jego pracy byłoby zrozumieć, bo zamiast wyjdzie, mógłby użyć innego słowa, które też znaczy wyjdzie i już by tekst nie był prawidłowo przekazany. Second Samuel, of Jesse's son, we read 10
tribes in first and second kings rebelled against his seed. The first and second chronicles see Judah captive made. But Ezra leads a remnant back by princely Cyrus's aid. In the Bible, in the Bible, the city wall of Zion Nehemiah builds again, while Esther saves the people from the plots of wicked men. In Job we read how faith will live beneath affliction's rod, and David's songs are precious songs to every child of God. In the Bible, in the Bible, the Proverbs like a goodly string of choicest pearls appear. Ecclesiastes teaches men how vain are all things here. The mystic song of Solomon exalts sweet Sharon's rose. Christ the Savior and the King, Isaiah's prophecy shows. In the Bible, in the Bible, the warning Jeremiah, backsliding Israel scorns. His weeping lamentations, their awful downfall mourns. Ezekiel tells in wondrous words of dazzling mysteries, while kings and empires yet to come Daniel in vision sees. In the Bible, in the Bible, of judgment and of mercy Hosea loves to tell. Joel describes the blessed days when God with man shall dwell. Among Tekoa's herdsmen Amos received his call, while Obadiah prophesies of Edom's final fall. In the Bible, in the Bible, saved when he declares salvation's of the Lord. Micah pronounces Judah lost, but then again restored. Nahum and Habakkuk coming doom their visions give. Then Zephaniah warns the Jews to turn, repent, and live. In the Bible, in the Bible, Haggai wrote to those who saw the temple built again. And Zechariah prophesied of Christ's triumphant reign. Malachi was one who touched the high prophetic chord. Its final notes sublimely show the coming of the Lord. In the Bible, in the Bible,
magic sword. Oh, the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword. Sharper than any two-edged sword. Piercing even unto the dividing asunder the soul and spirit and of the joints and marrow. Piercing even unto the dividing asunder the soul and spirit and of the joints and marrow. The word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword. The word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword. Sharper than any two-edged sword. And is a discerner of the thoughts and intents of the heart. And is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Oh, the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword. Oh, the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword. Sharper than any two-edged sword.